Witajcie, kochani. Dzisiaj mam taką małą niespodziankę, bo wchodzę na live, ale to po raz pierwszy was gościem od 4 lat, jak mam kanał. I dzisiaj, kochani, niezwykły, niezwykły gość i Mirek, którego ostatnio oglądałam. Jego wiedza po prostu jest niesamowita i mówię, nie, no trzeba się z tą wiedzą podzielić, bo to jest naprawdę coś wspaniałego. Także dzisiaj mamy bardzo fajną tematykę o starożytnej wiedzy, które nigdy nie dowiesz się w szkole, która została jakby tam nam przekręcona troszeczkę, ale naprawdę są takie ciekawostki, także bardzo witam Mirka dzisiaj i Mirek powie coś o sobie. Jesteś bardzo ciekawym człowiekiem. O takim wstępie to już się czuję stremowany nie wiem, ale zaraz wybrnę, tak. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Mirosław Mikołajczyk. Coś o sobie. No dobra, no to tak standardowo, z wykształcenia. To twój temat, Tak, tak. z wykształcenia, uwaga, jestem leśnikiem. I to jest taki wspaniały zawód. Natomiast faktycznie pracowałem w swoim zawodzie bardzo krótko, bo później końcówką lat 80. rzuciłem się w wir biznesu. I ta ścieżka biznesowa do dzisiaj mi towarzyszy, czyli krótko mówiąc, utrzymuję się sam, nie z pracy na etacie, tylko prowadziłem różne biznesy. Te ścieżki przechodziły w multizawodowość, czyli czym ja się nie zajmowałem, ale później na pewnym etapie życia były to splot zdarzeń, przypadków. Mówi się, że nie ma przypadków. Przerodziło się to już w takie biznesy międzynarodowe i tak dalej. Także troszeczkę dotknąłem tego nie tylko od strony, z całym szacunkiem, kiosku ruchu, ale naprawdę budowy. Ale co jest ważniejsze, równolegle, że tak powiem, do biznesu zacząłem się interesować i też splot zdarzeń spowodował, że trafiłem na scenę i okazało się, że całkiem sobie nieźle na niej radzę i potrafię, że tak powiem, wiele rzeczy tłumaczyć. No i moją pasją już od czasów szkolnych była taka, no pasją, wtedy to była ciekawość człowieka. Człowieka, jak to człowiek może? Ja pamiętam taką historię jeszcze w szkole podstawowej. Czytałem takie gazety, wycinki, albo gdzieś tak się udało znaleźć o historiach ludzi, którzy dokonywali niewyobrażalnych rzeczy. Na przykład pani 70-letnia, która zobaczyła, że z lewarka spadł jej samochód i przygniótł jej męża, podniosła ten samochód, żeby go wydobyć. Że człowiek uciekając przed dzikiem przeskoczył przez rów z wody, jak ochłonął, to nagle popatrzył. I mówi, nie dał rady na 3 susy tego wziąć, a jak mogłem to przeskoczyć, tak? No i później gdzieś to mi tak zawsze towarzyszyło. Już w latach, jako nastolatek, w latach szkolnych zupełnie przypadkiem trafiła mi się w ręce, mi wpadła taka broszura, pamiętam jak dzisiaj tytuł, Relaks i autosugestia. No pamiętajcie, że to były lata 80., więc... O, to dawno nie było czegoś takiego, jak tutaj. Coś takiego jeszcze tu w naszej Europie Wschodniej, to jeszcze panował ten taki... Późny, nawet jeszcze nie postkomunizm, taki późny komunizm, więc to było zupełnie inne środowisko. Młodzi mogą tylko to znać z historii. Myśmy to przeżywali, Patrycjo, prawda? No więc zacząłem się bawić z tej książeczki, zacząłem się bawić ten relaks, autosugestie, aż w pewnym momencie doszło do takiego momentu bardzo kluczowego w moim życiu, że ja się strasznie wystraszyłem. Ja miałem takie wrażenie, że się unoszę w powietrzu w tym relaksie i po prostu to mnie wzdrygnęło, mówi, nie, to jakieś szatańskie działania. Rzuciłem to w kosz i nigdy więcej przez lata całe do tego nie wróciłem, czy nie chciałem, czy w ogóle wyrzuciłem to z głowy, ale pewne zdolności czy umiejętności zostały. Ja nie wiem, teraz po latach już jest przedawnienie, więc mogę chyba mówić. Potrafiłem na przykład, jak mi się nie chciało iść, a byłem w szkole z internatem, więc jak mi się nie chciało iść na lekcję, to potrafiłem się położyć do łóżka na pół godziny, wstawałem z gorączką, szedłem do lekarza, brałem zwolnienie jako chory, wracałem z powrotem, kładłem się na pół godziny do łóżka, cudowne ozdrowienie, pakowałem rzeczy i jechałem w Polskę. Przez to miałem trochę kłopotów w szkole, znaczy miałem świetne oceny, natomiast kłopotów z tego względu, że miałem bardzo dużą absencję. To są takie smaczki, ciekawostki, ale wtedy uwierzcie, ja nie wiedziałem o co chodzi, wiedziałem, że działa i już. No i później po latach gdzieś na mojej drodze, ja w tej ścieżce biznesowej też nie zawsze było różowo, doświadczyłem naprawdę nędzy i doświadczyłem i bogactwa, także to była taka... Amplituda, myślę, że ci, którzy zajmują się biznesem, wiedzą, jak to jest. Są lata tłuste i chude. No i w jednej z takich amplitud zupełnie przypadkowo dostałem od kolegi książkę. Pamiętam, jak dzisiaj, Potęga podświadomości Murphy'ego. O, to klasyk, to była moja ulubiona książka. Oczywiście. No i tak się zaczęła moja droga. Wsiąkłem w temat, po prostu mnie zachwycił, ale wiecie co, muszę szczerze powiedzieć, że
ja nie tyle czytałem z zachwytem, o Jezu, ja to chcę zrobić, tylko tak jakby to było dla mnie znajome, tak jakby to było takie oczywiste, takie naturalne, tak? I nie umiem tego wyjaśnić, to po prostu tak staram się odczuć. No i tak zaczęła się moja przygoda, zacząłem szukać różnych rzeczy, równolegle, wiesz, trenerstwo biznesowe, wystąpienia, bardzo dużo miałem kontaktu, też równolegle towarzyszyła mi linia marketingu sieciowego. Ja naprawdę prowadziłem bardzo intensywne życie, tak? Myślę, że do dzisiaj już jest troszeczkę inaczej, ta intensywność jest, nazwijmy to, w innych przestrzeniach, natomiast wtedy faktycznie bardzo intensywne doszło do tego, że jak większość chyba, która wchodzi na tą drogę po kilku latach, wsiąkłem tak mocno, że ja potrafiłem 8 godzin być w stanach medytacyjnych, tak? Czyli i to było takie normalne, czyli dziecko szło do szkoły, żona do pracy, a ja na kanapę i odlatujemy, nie? No i w pewnym momencie się gdzieś to ustabilizowało, i no łykałem po kolei, szukałem i wszystko było fajne, ale coś tam gdzieś niewystarczające. I no z racji tego, że ten fundament mimo wszystko miałem biznesowy, a więc oparty o kontakty z ludźmi, o komunikację i tak dalej. Przechodziłem przez całe mnóstwo szkoleń, wspaniałych ludzi w życiu poznawałem, tak? Takich z różnymi technikami, czyli czego ja w życiu nie dotknąłem, się śmieję, że byłem takim królikiem doświadczalnym. Ta moja ciekawość była zawsze, żeby wejść. I pomimo tego, że to wszystko było wow, to czegoś mi tam jakby brakowało. Jeszcze wtedy nie umiałem zdefiniować. I w pewnym momencie, to były początek lat 2000, ja wtedy już miałem, prowadziłem taki cykl, w zasadzie to była Akademia Rozwoju Osobistego, Biznesowego, i ja miałem taki swój autorski program. I w tym autorskim programie jednym z haseł, takim bardzo, bardzo wyraziście podkreślającym, było: wiedza, która nie ma zastosowania w praktyce, jest nic nie warta. Czyli to jest tylko napychanie sobie umysłu, to jest funkcjonowanie w jakimś działaniu, ale jak to przełożyć na praktyczne życie? I tutaj co mam na myśli? No wówczas w tym moim poziomie postrzegania praktyczność polegała dla mnie na tym, żeby były efekty, i to efekty biznesowe, finansowe, tak? No tak, no. No, po prostu, mówmy uczciwie, czyli nie zawsze byłem tam, wiesz, fruwający, że to mi nie potrzeba. Nie, uważam do dzisiaj, że materia jest bardzo ważna, pieniądze to nie wszystko, ale jakoś przyjemniej jest płakać we własnym Mercedesie niż w autobusie komunikacji miejskiej. No tak. Jak to babcia mawiała, miłości nie kupisz, ale gdzie nie ma pieniędzy, miłość wychodzi oknem. I to są takie pragmatyczne rzeczy, które warto mieć z tyłu głowy, i to pokazywałem, tłumaczyłem, ale przede wszystkim szukałem tej swojej ścieżki. I w tych swoich podróżach, zgłębianiach różnych filozofii, tak naprawdę takim kolejnym punktem przełomowym, który mi poskładało te wszystkie rzeczy na tamten czas, to była Huna. Czyli zupełnie, znowu przypadek, trafiłem na książki Maxa Friedoma Longa, już się wtedy pokazały. Polecam. Począwszy od Magii Cudów, niezwykła książka. Jeżeli ktokolwiek chce się zainteresować, to naprawdę z czystym sumieniem, spośród tego dobrobytu w tej chwili, obfitości różnych pozycji, to są jednak takie perełki, klasyki, które dotyczą źródeł. Tym bardziej, że Max Friedom Long był tą osobą, która, nazwijmy to, odkryła dla świata współczesnego Huna i jej podstawy, jej zasady funkcjonowania. Co, ja tutaj się zatrzymam troszeczkę, bo ja pamiętam, że ja od takiej znajomej, ale to były lata 90. Słyszałam o tej książce. Ja wtedy studiowałam w Poznaniu i często chodziłam po księgarniach. Mieliśmy na przykład przerwę, takie okienko, i mówię tak, chyba w jednej księgarni widziałam, to chyba jedna tylko miała tego książki, jedna na cały, chyba, ja dobrze pamiętam, na cały Poznań. I ja chyba 5 albo 6 tych książek kupiłam. Bo to jest, i one były w takich księgarniach, gdzie po prostu już no nikt tam nie chodził, nikt tam nic nie szukał, bo to były pierwsze takie książki o duchowości i po prostu nikt się tym nie interesował. Wtedy, to było coś, nie? Takiego, wręcz takiego passé, tak? To taka troszkę jakby magia. Taki szemrany, prawda? To dopiero w tym świecie takim, nazwijmy to, ścisłym, który się rodził dopiero, gdzieś tam się pojawiały, nie wiem. Takie pierwsze, takie perełki. Takie perełki właśnie, między innymi Reiki zaczęło docierać, troszeczkę głośniej o tym było, tak? No Huna to w ogóle była taka nisza zupełna.
wiadomo, coś o co tam. Chodzi. Ja czytam te książki jadąc w pociągu do domu i ja pierwsze te książki jak przeczytałam, to ja nie wiedziałam, o co chodzi w tych książkach, bo one były dla mnie bardzo dziwne. Ja miałam wtedy może z 20 ileś lat. Dla mnie były one dziwne i ja musiałam po prostu bardzo, bardzo długo dojrzeć do tych książek. Mhm. No to widzisz, to ja miałem ten komfort, że ja czytałem te książki, ja je po prostu wchłaniałem, tak? One tak ze mną rezonowały, że momentalnie, przy czym nawet to nie chodzi o ten zachwyt, wow, jak tam fajnie opisane, tylko to było takie dla mnie, takie oczywiste, takie naturalne, takie sensowne i połączone. No oczywiście, żeby tam wymieniać, no można by było długo wymieniać tych pozycji, zarówno tych biznesowych, rozwojowych, jak i duchowych. No Newton, tak? Wędrówka dusz i wszystkie inne rzeczy. Potem gdzieś tam się pojawiła... Louise Hay też się pojawiła. Louise Hay, oczywiście. James Redfield, no ze sławetą... Gdzieś niebiańską przepowiednią polecam i to jest film, nie oddaje tego co książka, ale z kolei film pięknie ekranizuje pewne rzeczy, tak? Pokazuje, obrazuje. Ja niebiańską przepowiednię to chyba ze 100 razy oglądnąłem bardzo często. Miałem ją nawet wgraną w telefon i gdzieś jak była przerwa, to sobie zawsze puszczałem fragmenty. Niemalże na pamięć znam. No i kolejne części też książek. Co tam jeszcze takiego, z takich ciekawych rzeczy, które warto zwrócić uwagę. No oczywiście w pewnym etapie życia trafiła do mnie Anastazja. No tak trochę podszedłem do tej książki, jak mi tam człowiek powiedział, dał mi tam jedną i przeczytaj, może coś tam będziesz wiedział. No to ja tak wziąłem, ale co to taka cienka, daj mi drugą od razu, tak? To pożyczę od ciebie. Słuchaj, to pod jedną, nie? To trzeba od razu cały kompet. To był, pamiętam, wracając z Warszawy, to był mój przyjaciel w Sieradzu, pozdrawiam cię Roman serdecznie. Pamiętam, że zanim dojechałem do domu, to we Wrocławiu zatrzymałem się na McDonaldzie. Nie wiem, co mi się stało, słuchaj, kupiłem sobie kawę, usiadłem i zacząłem czytać. I mnie tak wciągnęło, że w pewnym momencie się opamiętałem, że zaraz mnie z tego McDonalda wyrzucą. No więc zapakowałem tą książkę. Wracając do domu, myślałem, o Boże, jakby było fajnie, jakby oni już spali, czyli pan, żona, dziecko, nie? I słuchajcie, to jest właśnie takie dziwne sploty okoliczności, na które ja zwracałem zawsze uwagę, czyli zawsze przykuwało. Zajeżdżam do domu i nagle, to była, pamiętam jak dzisiaj, w 9:30 wieczorem, więc jeszcze pora normalna. I nagle wchodzę, ciemno. I słyszę tylko głos z sypialni. Słuchaj, bo Patryk już śpi, jak chcesz coś, to zrób sobie, bo ja już się tak słabo położyłam się spać. A we mnie taki jest, chura. I słuchajcie, do rana przeczytałem tą pierwszy tom i ten drugi tom wchłonąłem. Oczywiście natychmiast, natychmiast rano zamówiłem kolejne i to poleciało, tak? Poznałem Anię Kreszner, która tłumaczyła Anastazję i tak dalej. No to są takie historie, całe mnóstwo wspaniałych ludzi. Ale w tej całej swojej drodze życia, poszukiwania siebie, swojego komfortu, próby zrozumienia, dlaczego to mi towarzyszy, dlaczego są te amplitudy, co robię nie tak. No tu takim wstrząsem była taka moja druga plajta, że tak powiem, biznesowa, gdzie wróciłem do domu i to też pamiętam takie słowa, wielokrotnie je powtarzałem do małżonki, wówczas powiedziałem, mówię, słuchaj, to jest niemożliwe. Ja nie wierzę w to, że jestem tak ważną osobą, że cały świat się sprzysiągł, żeby mi dokopać. To coś musi być we mnie i ja chcę to odkryć, tak? I to była taka równolegle siła napędowa, ale jednocześnie cały czas jak w pokerze sprawdzam, czy działa, sprawdzam. Jeżeli jest takie dobrze, to sprawdzam, tak? No i niestety jak większość, gdzie głośno się nie mówi, tych technik sprawdzam, ale one nie do końca działały, tak? Bo gdyby te wszystkie wspaniałe techniki działały, czytaj The Secret, czytaj Prawo Przyciągania i tak dalej, no to już byśmy mieli w całym świecie, nazwijmy to rozwoju i duchowym, samych multimilionerów mieszkających w wspaniałych pałacach otoczonych parkami w przyrodzie szczęściu i pokoju. A jednak rzeczywistość pokazuje inaczej. Czyli czegoś nie zauważamy, czegoś nie potrafimy, czegoś nie umiemy. Tak? Ja nie mówię, że to jest złe, ja mówię, że czegoś nam brakuje. No i to była droga poszukiwań, aż w pewnym momencie na tej swojej drodze spotkałem człowieka, który mi pokazał coś takiego, co nazywa się, uwaga, psychocybernetyka. No ja znałem, wiesz, różne rzeczy, ale pierwszy raz w ogóle usłyszałem słowo, mówię, na Boga, co to jest, tak? A to takie coś, badanie charakteru człowieka. No to od razu mi się odpaliły wszystkie znane przeze mnie do tej pory metody pochodne psychologii, czyli i persolog, i tam wówczas Roger Hamilton, tak? Ze swoją dynamiką, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy gdzieś tam dotykałem, ale z tym nie. I wciągnęło mnie. Wciągnęło mnie,
zacząłem to mocno studiować, poznawać. Poznałem w zasadzie kilka osób, które jeszcze pamiętały twórcę psychocybernetyki, czyli profesora Mariana Mazura. Tak, to Polak, kolejny Polak, który dokonał rzeczy nieprawdopodobnej na skalę światową. No niestety żył w Polsce, tak? I to w czasie jakoś tak się składa, że w tej Polsce powstają niesamowite rzeczy i one nigdy nie widzą od strony Polski świata, ale tylko gdzieś to jest albo podkradzione, albo zdławione. Chowane albo... do szafki, albo nie mówi się o tym, albo coś tam jeszcze. No to jest przykład kolejnej tragihistorii naszej nauki. Może w kilku słowach, jeżeli pozwolicie, tak, bo to jest nazwisko bardzo niszowe, mało znane. Marian Mazur urodził się we Lwowie i tam mieszkał, tam skończył studia. Tam zajął się wówczas raczkującą dopiero nauką, cybernetyką. Zresztą uważany jest za ojca cybernetyki polskiej. Czym jest cybernetyka? Bo hasło pewnie wszyscy słyszą, najczęściej się to kojarzy z robotami jakimiś i źle się nie kojarzy, bo cybernetyka jest nauką o sterowaniu. Tak? Czyli krótko mówiąc, wszelkiego rodzaju przepływy energii, informacji w urządzeniach. I Marian Mazur jest twórcą teorii sterowania systemami autonomicznymi i jest twórcą jakościowej teorii informacji. To dla niewtajemniczonych niewiele powie, ale powiem wam ciekawostkę. Mamy mówić o starożytności, zaraz do niej dojdziemy. Może skoczymy od nowożytności i wrócimy do starożytności. Tak? Łatwiej jest, nie? Słuchajcie, początek XX wieku w Stanach Zjednoczonych urodził się człowiek, dzięki któremu w ogóle możemy na przykład teraz rozmawiać przez internet, przez telefony i tak dalej. Otóż ten młody człowiek, bardzo uzdolniony matematyk, nazywał się Claude Shannon. On w wieku chyba 19 czy 20 lat ogłosił buńczucznie, młody gówniarz, że wszystko, co nas otacza, można zapisać za pomocą cyfr. No i oczywiście skostniały świat ówczesny matematyczny popukał się w głowie. Ale młody... Nie wierzę. Wszyscy pewnie powiedzieli, absolutnie nie. Abstrakcja, no jak można, wiesz, muzykę czy obrazy zapisać cyfrowo? No bez sensu zupełnie, tak? I okazało się, że ten młody człowiek stworzył ilościową teorię informacji i matematyczną teorię komunikacji, za które swoje prace otrzymał Nagrodę Nobla już w latach 40., a chyba w 83 roku, czyli współczesna historia, otrzymał Nagrodę Kyoto. To jest taka nagroda, odpowiednik Nobla, ale w dziedzinach technologicznych, tak? Więc bardzo utytułowany człowiek. Natomiast tenże Claude Shannon, tworząc właśnie podwaliny matematycznej teorii komunikacji, co prawda on to robił w kierunku kryptologii, kryptografii, i tutaj kolejny smaczek i ciekawostka, uwaga, cały świecie psychologiczny i rozwojowy i trenerski. To, co pokazujecie na slajdach, teorie komunikacji, że powstaje myśl, następnie jest kodowanie, przesył informacji, rozkodowanie, intencja i sprzężenie zwrotne, mówicie o schemacie Shannona, a nie psychologiczny. Mówicie o matematycznej teorii komunikacji Claude'a Shannona. Tak? I to psychologia sobie zaczerpnęła i teraz podaje jako coś tam. Więc znowu mamy matematykę. No i idziemy sobie dalej. Jak studiowałam angielski i mieliśmy na przykład lingwistykę, to właśnie na to komunikację i właśnie o nim też była mowa, bo to jest podstawa właśnie komunikacji. To było dawno temu. Ale właśnie jakie są podstawy komunikacji, jak się cały język rozwijał, jak każdy wiele języków się rozwija, no to wtedy był angielski, no to tam języki, grupa języków germańskich i jak one ma, jak się teraz rozwijają. I słuchaj, 2006 rok, trzeci, miałam taką nauczycielkę na studiach, która właśnie powiedziała, bo ona, to wtedy było... Ona się tym chyba, nie wiem, czy doktoryzowała, czy interesowała. Już nie pamiętam, bo to było hen dawno temu. I ona właśnie mówiła o tej psychocybernetyce. Ale to wiesz, to były wtedy inne czasy. To tak, ja bardziej byłam nakierowana na egzaminy niż na inne rzeczy. Bo to wtedy jak na studiach, to nie ma się na czasu. Ale ona o czymś takim mówiła. I jak ostatnio ciebie oglądałam na nagraniu, też powiedziałeś i po prostu jak ktoś tak się... Gdzieś już to słyszało. Okej, nawiążę do
samego słowa psychocybernetyka, bo ono jest troszeczkę podwójnie kojarzone, ale zaraz to wyjaśnię, dobrze? Natomiast dokończę tylko wątek Shannona na ten moment i co Shannon ma wspólnego z komputerami. Kochani, po prostu Shannon stworzył podwaliny matematyczne do kodu zero-jedynkowego, który jest używany do zapisu cyfrowego. Koniec, kropka. Tak, najprościej rzecz ujmując, oczywiście fachowców przepraszam za trywializowanie tego, ale chodzi o prostotę, o zrozumienie, a nie o nie wiem, staczanie teorii naukowych. Ale Claude Shannon w swoich pracach doskonale sobie zdawał sprawę, że oprócz ilości informacji bardzo ważną zmienną jest jakość tej informacji, tak? Jakość tego komunikatu, ale nigdy tego nie zrobił. I tą właśnie rzecz zupełnie w innych warunkach, zupełnie w drugim końcu świata, nie znając się zupełnie, stworzył Marian Mazur, czyli stworzył jakościową teorię informacji i później teorię sterowania systemami autonomicznymi. Kochani, wybuchła wojna w tym czasie, kiedy Mazur uciekał ze Lwowa, bo wchodzili najpierw Niemcy, potem Ruscy, potem wysiedlenia, potem wszystko, to w tym samym czasie Claude Shannon otrzymywał Nagrodę Nobla, tak? Czyli sobie normalnie, spokojnie w Stanach pracował. Po wojnie Mazur osiadł wraz z żoną Hanną w Warszawie, mieszkali na Nowym Świecie. No i wrócił do tematu, odbudowa Warszawy, no to już historię współczesną znają. I w latach 50., czyli już kilka ładnych lat po wojnie, Mazur zaczął się interesować, czy ktoś podjął jego pracę. Uwaga, jego takie znamienite, jedno z przełomowych dzieł, jeżeli chodzi o pracę jeszcze przedwojenną Mazura, to jest zautomatyzowanie linii telefonicznej Warszawa-Katowice. Uwaga, tylko na dwóch sterownikach. To było po prostu, słuchaj, kosmos. To tak jakby można było powiedzieć, że przełamanie grawitacji. To na taką skalę było. No niestety, znowu Polska, więc świat o tym nie usłyszał, nie zrobił. I w 50-tych latach Marian Mazur wrócił do swojego tematu i zaczął patrzeć, przyglądać się, czy ktoś podjął jego pracę, jego, to, co on stworzył. Okazało się, że nikt, że to jest takie dalej puste, więc wrócił do swoich prac i postawił karkołomną kolejną tezę. Nieprawdopodobny człowiek, geniusz. Mówi, skoro system autonomiczny to jest system, który spełnia koniunkcję dwóch warunków, czyli jednocześnie muszą wystąpić dwa warunki. To jest system steruje się sam, czyli czytaj automat, tak? I drugi warunek równoległy, który musi być spełniony, że jednocześnie zapobiega utracie z tego sterowania. Okay? I wtedy możemy mówić definicyjnie o systemie autonomicznym. Czyli to są dzisiaj takie automaty, które same pójdą, o nawet automat koszący, który jak mu się kończy bateria, to on tam wie, podpłynie sobie do stacji bazy, czy macie te automatyczne, nie wiem, odkurzacze chociażby, tak? Sam się podjedzie, zaparkuje, naładuje, popłynie sobie i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej zaawansowany sterowniczo, tym więcej funkcji wykonuje. Aczkolwiek funkcja pozostaje ta sama. Kręci szczotkami i czyści, nie? Natomiast to, jak jest sterowany, to jest cała kombinatoryka. No i teraz Marian Mazur postawił karkołomną tezę, że skoro system autonomiczny steruje się sam i zapobiega utracie sterowania, to w pewnym sensie człowiek, zwierzęta spełniają zasady i definicje systemu autonomicznego, bo kieruje się sam i zapobiega utracie sterowania. No to w takim razie pytanie, teza, czy zasady, które opracował metodologię i wzory fizyczne, czy będą miały, jakie będą miały odzwierciedlenie w człowieku. I w ten sposób zaczął przyporządkowywać różne rzeczy. Zwróćcie uwagę, że zabrał się za to fizyk, matematyk, cybernetyk, a nie psycholog. Czyli on wyszedł od strony wzorca, a nie od strony obserwacji zachowań. I nagle zaczął to wszystko klasyfikować. I tak powstała psychocybernetyka, czyli dziedzina, którą stworzył Marian Mazur. Teraz wiele osób, ja się przynajmniej w swoim życiu spotkałem, że wiele osób mówią, o ja czytałem taką książkę psychocybernetyka Malca, Wiktora Malca. Wiktor chyba Malc. A ja mówię, nie, to są dwa różne światy. Właśnie tutaj tak a propos psychocybernetyki, o której wiele osób słyszało z książki takiej szkoleniowo-rozwojowej, tak naprawdę oryginalny tytuł to jest Psychocybernetics, czyli to jest jakby człowiek psychocybernetyczny, tak, a nie sama dziedzina nauki psychocybernetyka, więc to są dwa różne światy, zbieżność nazw, czyli Malc nie miał nic wspólnego z Mazurem i na odwrót. No i co, mogę jako ciekawostkę, jako smaczek powiedzieć, że kilka lat temu dostałem skan, zdjęcia książki, na której z tych pierwszych wydań Mazura, na których była taka czerwona pieczątka do użytku wewnętrznego trenerów MSWiA.
Tak? Więc to była taka wiedza za czasów komuny. Marian Mazur w 83 roku, chyba 83, o ile pamiętam, zmarł. Zostawił bardzo wiele, zmarł w niełasce, bo był takim troszkę opornym naukowcem, nie chciał iść pod prąd. Przypominam, to były czasy komuny, jedynie słusznej filozofii dążącej do dobrobytu człowieka. Tak? Ktoś nam to dzisiaj przypomina, ale troszkę inaczej robionej. No i tak się zaczęła moja przygoda. Kiedy zacząłem buszować, okazało się, że niewiele osób, Marek Jędrecki, który był jego doktorantem, niestety zmarł, pracował nad psychocybernetyką, on poszedł w kierunku sobie tam innym. Nie miałem okazji poznać już, jak już to studiowałem, to w tym samym czasie zmarł docent Kosecki, jeden z w pewnym sensie z uczniów Mazura, który poszedł z kolei w kierunku socjocybernetyki, czyli sterowania społeczeństwami. No to psychocybernetyka automatycznie jest nauką o sterowaniu się człowiekiem, czyli krótko mówiąc, jakie parametry sterownicze występują w człowieku. I teraz ktoś powie z tego świata rozwojowego czy duchowego, powie, no tak, 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 no ale człowieka nie można traktować jako maszynę. I tutaj uwaga, wykrzyknik, wszystko jest kwestią definicji, bo nie traktujemy człowieka jako maszynę, ale ja to dzisiaj po moim doświadczeniu, bądź co bądź dziesięcioletnim i praktycznym zastosowaniu, wykorzystywaniu tego, wiem jedno, możemy to nazwać dla ludzi ze świata duchowego, dusza wciela się w ciało i tego nikt nie podważa, każdy to wie, ale to ciało ma swoje parametry techniczne, gdzie dusza tego nie przeskoczy. No tak. No bo nagle, choćbyś nie wiem jak medytował, to ci trzecia ręka nie wyrośnie, a więc parametry no i to... są dwie ręce, tak? I tak dalej, i tak dalej. I są inne parametry dotyczące również pracy umysłu. I zobaczcie, mówiąc najprościej, będę nawiązywał też do starożytności troszeczkę, tak? Więc jeżeli przyjrzymy się wzorom Shannona, czy schematom psychologicznym dotyczącym komunikacji, czy wzorom Mariana Mazura, to wszystko się sprowadza do takiego bardzo ogólnego wzoru. Jest wejście informacyjne, przetwarzanie i wyjście. Tak? Czyli jest receptor, który rejestruje, jest korelator, gdzie zachodzą korelacje pomiędzy zarejestrowanymi impulsami i jest efektor, czyli wyjście jakieś informacyjne czy energetyczne. To wejście, przetwarzanie, wyjście, bardzo by było fajnie, gdybyście to zapamiętali bardzo mocno, zaraz do tego wrócimy i zobaczycie, tu się zaczyna dopiero nieprawdopodobna magia, co się w historiach ludzkości działo, patrząc właśnie między innymi przez prosty schemat wejście, przetwarzanie, wyjście. No i Marian Mazur sobie zmarł, zostawił całe mnóstwo swoich prac. Ja miałem okazję poznać jego serdecznego przyjaciela. Ich rodziny się bardzo przyjaźniły, żony profesora Lechowskiego, przesympatyczny, jeżeli jeszcze żyje profesor Lechowski, to go serdecznie pozdrawiam, cudowny człowiek. Kiedy go poznałem, to miał już 83 lata, więc już w podeszłym wieku, ale absolutnie trzeźwy umysł. Słuchajcie, to jest ta inteligencja starej szkoły. Tego się nie da nauczyć. To po prostu w człowieku jest, tak? To zachowanie. To chce jest się... inna szkoła właśnie, inne wychowanie, inna wiedza i nie jest tak, że wejdziesz sobie na internet, to po prostu to było szukanie informacji. A wtedy nie było informacji. Nie, to było to z takim człowiekiem to można było siedzieć. Zupełnie inny świat. Chłonąć, dokładnie. Ci ludzie wiedzieli, o czym mówią, potrafili to przedstawiać w sposób wspaniały. No z profesorem Lechowskim wiąże się jeszcze inna historia, ale to nie będziemy mieszać wątków, tak? Natomiast, no i się tym bardzo mocno zainteresowałem i po pewnym czasie, słuchajcie, gdzieś tam studiując, nagle mi się zaczęły kropki łączyć, czyli te wszystkie niby niepotrzebne rzeczy, które w życiu doświadczyłem, gdzieś tam przeczytałem, gdzieś tam zobaczyłem, gdzieś tam zrobiłem, nagle zaczęły składać się w całość i to, co... Pewnie wy też macie doświadczenie, że wiele teorii czytacie i one są jakby sprzeczne ze sobą. Ten mówi tak, a to mi nagle zaczęło się układać. Zacząłem zauważać, że to jest kwestia nie, czy to jest sprzeczne, a kwestia rozumienia definicji, co za tym stoi, rozumienia zjawiska. I nagle to zaczęło być takie jasne i oczywiste. No i co się wydarzyło? Wróciłem zupełnie przypadkowo, kolejny przypadek, wróciłem sobie do Pitagorasa. I wróciłem sobie do czegoś takiego, co się nazywa trivium i quadrivium. Ja o tym bardzo dużo mówiłem. Więc wracamy teraz 500 lat przed naszą erę do czasów pitagorejskich. Na temat Pitagorasa można dużo mówić, wszyscy znają go właśnie głównie z teorii prawa Pitagorasa, czyli sławetnego a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. I
kombinacji. No, każdy miał to w szkole, tak, tak. Tak. Nie będę od tego odpytywał ani wam mówił, natomiast wam inną stronę tego trójkąta pitagorejskiego. Po pierwsze, na trójkącie pitagorejskim, czyli tym a kwadrat, b kwadrat równa się c kwadrat, oparta była filozofia, którą stworzył, bo Pitagoras był przede wszystkim filozofem, tak, który stworzył system nauczania, który później rozwinął Arystoteles i on towarzyszył nam jako system przez kilka stuleci, czy kilkanaście stuleci. Jaki to był system? No właśnie to był system, trivium i quadrivium i teraz rozkodowuję te magiczne nazwy, dobrze? Otóż trivium to były trzy dziedziny, które uczono już malutkie dzieci, czyli musiało, żeby dziecko mogło, to były trzy dziedziny nauk czy wiedzy, które musiały być, że tak powiem, opanowane perfekcyjnie, żeby można było rozpocząć naukę quadrivium. Trivium i quadrivium tworzyło tak zwane siedem sztuk wyzwolonych. Inaczej tłumacząc, siedem sztuk wyzwalających, bo według Arystotelesa posiadanie tej wiedzy wyzwalało człowieka z okowów ignorancji. Tak? No i tu warto powiedzieć, czym jest ignorancja, że to jest to pomijanie, a nie tam niewiedza, bo niewiedza to jest niewiedzą, ale ignorancja wiem, ale pomijam, tak? Co jest, zwróćcie uwagę, bardzo używane. Jesteśmy na każdym kroku, widzimy społeczeństwo wykształcone w totalnej ignorancji lub w jedynie słusznej wizji. Czy to dobrze, czy źle? Takie czasy, tak? Nie będę na ten moment tego komentował. Natomiast czym było to trivium? Otóż w skład trivium wchodziły trzy dziedziny. To była gramatyka, logika i retoryka. Tylko uwaga, uwaga, uwaga. W zupełnie innym znaczeniu niż znamy dzisiaj te słowa, bo gramatyka kojarzy nam się z zasadami pisowni. Tymczasem za czasów pitagorejskich gramatyka dotyczyła, że tak powiem, zbierania informacji. Czyli gramatyka odpowiadała na pytanie co, kto, kiedy i gdzie, czyli opowiadała o tożsamości miejsca, tożsamości czasu, tożsamości osoby i tożsamości rzeczy. I teraz uwaga, zobaczcie, w jaki sposób mózg pracuje, czyli dobra, żebym nie pomieszał, bo to jest kilka wątków, które fajnie się łączą, więc czym była logika? Logika odpowiadała na pytanie dlaczego. Ja dzisiaj wolę używać słowa po co niż dlaczego, a to też jest osobny temat. Tak? Ono jest bardziej stymulujące, że tak powiem. Natomiast retoryka było już wysnuwaniem wniosków. Czyli młody człowiek musiał się uczyć zbierania informacji, kto, kiedy, gdzie, co, jak, później łączenia tych kropek, wysnuwania i przedstawiania w odpowiedni sposób wniosków. Więc zobaczcie, mamy do czynienia wejście, przetwarzanie, wyjście, zbieram informacje, gramatyka, przetwarzam informacje, logika, wyjście, czyli wysnuwa wnioski, retoryka. I jeżeli się przyjrzycie temu, to mózg ludzki i funkcjonowanie człowieka w sposób naturalny funkcjonuje według trivium. Wchodzę do restauracji, otwieram menu, czytam menu, gramatyka. Wymyślam, co tam chcę zrobić, zawołam kelnera i zamawiam, tak? Zjadam, czyli przetwarzam tą informację, którą zebrałem, dokonuję wyboru i retoryka zamawia i tak dalej. No i teraz popatrzcie, jak to jest spójne z później Shannonem, wejście, przetwarzanie, wyjście i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się dzieje. I teraz co takiego działo się potem? Jeżeli takie dziecko było wykształcone właśnie w trivium, czyli było przygotowane, to mogło rozpocząć naukę quadrivium. Tu mamy kolejne niesamowite niespodzianki. Otóż quadrivium dotyczyło nauki matematyki, geometrii, astrologii, chociaż oficjalnie pisze się astronomii, ale myślę, że bardziej chodziło w czasów pitagorejskich o astrologię jak astronomię i to się łączy, zaraz wam powiem, zaraz będziecie wiedzieli dlaczego. I uwaga, muzyki, czyli pozornie przedmiot. No właśnie, też sobie wtedy to zadałem to pytanie. I w ogóle mi się to kupy nie trzymało, tak? Bez sensu. No właśnie. Tak, jeżeli patrzymy na to z perspektywy dzisiejszego zrozumienia, ale za czasów pitagorejskich, uwaga, matematyka była nauką o liczbie jako takiej, czyli o właściwościach liczb. To była matematyka, czyli uczyło się dzieci o właściwościach liczb, o liczbie. Geometria była nauką o liczbie w przestrzeni, czyli o właściwościach liczb w przestrzeni. Jakie właściwości przyjmują liczby w przestrzeni? Astrologia była nauką o liczbie w czasie.
A muzyka była nauką o liczbie w czasie. I przepraszam, odwrotnie. Muzyka była nauką o liczbie w czasie, a astrologia nauką o liczbie w czasie i przestrzeni. I teraz, jeżeli znamy te definicje, to nagle to się zbiera. I ktoś dalej może powiedzieć, no tak, ale muzyka, co to ma nauka, liczba w czasie? No kochani, to przyjrzyjcie się nie samym nutom, bo to już jest tylko zapis, równie dobrze możemy, mamy zapis literowy, tak, nut, czy akordów, czy czegokolwiek. I to jest tylko zapis, ale zresztą genialny, jeżeli ktoś na temat zapisu nutowego mógłbym pokazać kilka rzeczy i pewnie wielu ludzi mają oczy, a nie widzą, bo to jest tak jakby na zapisane długości fal, krótko mówiąc, a dźwięk to jest fala i to są wibracje, tak? Więc to wszystko jest połączone. No i faktycznie to można wszystko zapisać sobie długością fal matematyczną i tak dalej, częstotliwością. Nie, zresztą na temat częstotliwości bardzo dużo się mówi, 432 Hz. Wszyscy zorientowani wiedzą, o co chodzi. Zmieniono nam kamerton na 440 i tak dalej. Okej, okay. I teraz Pitagoras to sobie rozwijał i Arystoteles to, że tak powiem, jeszcze bardziej usystematyzował i według tego schematu była nauka kolejnych pokoleń, cała wiedza, a przypominam, weźcie pod uwagę, że wtedy wiedza była, czy nauka była zarezerwowana niejako dla mieszczaństwa arystokracji, no bo przecież chłop się nie uczył, tak, ani czytaty, ani pisaty, bo jego zadaniem było wykonywać, a swoją mądrość i tak często miał, nie? Natomiast już w czasach, im bliżej współczesności, no w zasadzie wielki przełom w systemach nauczania nastąpił za czasów Bismarcka, tak? który stworzył cały system podporządkowany w zasadzie dwom celom. Chłopiec wykształcony miał zostać albo pracownikiem, albo żołnierzem. Tak? Czyli już się po prostu kształciło. Jak już trzeba kształcić, to trzeba kształcić wykwalifikowanych niewolników, a potem już nauka trafiła pod strzechy. Czy to dobrze, czy to niedobrze? Niech każdy sobie sam odpowiada, dobrze, bo umiemy pisać, czytać, jaki z tego użytek robimy, czyli czy potrafimy to zastosować w praktyce, to już jest zupełnie inny temat. No i tak te historie mi się bardzo mocno połączyły, no i zacząłem zupełnie w sposób przypadkowy pracować nad połączeniami opisywanymi przez Mazura dotyczące połączeń ciała, umysłu, tam w grę wchodziły jeszcze opracowania wstępu do analizy filozoficznej, gdzie jest pięknie opisane relacje między ciałem a umysłem i tak dalej. No i tak po nitce do kłębka, zupełnie przypadkowo, jako narzędzie biznesowe do ulepszenia komunikacji w biznesie powstało narzędzie, które zaczęło się dzięki ludziom, na których było testowane, że tak powiem, i dzięki badaniom rozwinęło się do obecnej formy, którą używam, czyli do emitypów, które no w sposób błyskawiczny przede wszystkim i lekki potrafią pokazać mapę człowieka, czyli pokazać mapę tego organizmu, czyli tego pojazdu, w którym funkcjonujemy, tak? Dlaczego tak się dzieje? No zasada, znowu nie będę wchodził głęboko, ale żeby to lepiej zrozumieć, jest bardzo prosta. Ciało, fizyczne ciało człowieka, czyli mówimy o materii, fizyczne ciało człowieka, oprócz tego, że składa się tam z różnych układów, o których piszą anatomowie, biolodzy, lekarze i tak dalej, czy neurolodzy, każdy po swojemu, tak naprawdę posiada 5 zmysłów. Po prostu słuch, węch, wzrok, dotyk, smak. Mówimy o fizycznych zmysłach. Te zmysły nasze posiadają fizyczne, czyli namacalne, wymierne receptory, czytaj czujniki w skórze, w uszach, tak, w oczach, w ustach czy w nosie, prawda? Te receptory jako czujniki rejestrują bądź nie bodźce z otoczenia, czy bodźce zapachowe, wzrokowe, słuchowe czy dotykowe. I teraz popatrzcie. Jeżeli nastąpi rejestracja bodźca, powiedzmy bodziec uderza w receptor, receptor zarejestruje bodziec, tak? czyli zareaguje na bodziec, nas musi tą informację przesłać do jakiejś centralnej jednostki, czyli następuje droga przepływu między receptorem a korelatorem, którego funkcję spełnia między innymi mózg, czyli tam zachodzą korelacje, powiedzmy po kabelkach impuls poszedł i mózg te wszystkie impulsy zbiera i mówi, a te kombinacja tych impulsów to jest to, a kombinacja tych impulsów to jest to. Skąd mózg to wie? Z doświadczenia, z nauki, tak? Bo uczymy się, co to jest, a to jest małe dziecko, a to jest łyżka, a to jest B, a to jest cacy, a to nie, to księżyc, nie mu, tylko to księżyc, a to mu, to krowa, tak? I tak się uczymy. Uczymy się języka, uczymy się pojęć, uczymy się zjawisk, czyli mózg nasz uczony jest i uczony jest rozróżnień i porównań.
Ale to jest, że tak powiem, dalsza ścieżka. Wcześniej głównie chodzi o to, że jeżeli popatrzycie na to w prosty sposób, co zrobił Marian Mazur, że jeżeli ten bodziec jest rejestrowany, następuje droga przepływu i korelacja, to od ilości receptorów, od czułości tych receptorów, tak? Czy one są czułe, czy nie, czyli czy zarejestrują dany bodziec, czy nie, od ilości i jakości dróg przepływu, od sposobów korelacji będzie zależała selektywność bodźców z otoczenia, czyli w konsekwencji percepcja człowieka. To jest ten filtr, przez który nasz organizm przepuszcza informacje z otoczenia. Na bazie już od urodzenia, w zasadzie już od przed urodzeniem, ten organizm się uczy. Ten bodziec to jest to, ten bodziec to, ten bodziec to, ten bodziec to, czy grupa bodźców to, tak? I tak no bo nawet też się wcześniej uczy, jak już się człowiek rozwija jeszcze. Tak, jeszcze w brzuchu matki, bo już ma wykształcony, już ma wzrok, co prawda za mgłą, już ma wykształcony być może smak, tego trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie to się dzieje, dlatego małe dzieci takie są ciekawe, wszystko próbują, bo nie mają rozróżnień, że to wolno, to nie wolno, tak? No i teraz to buduje doświadczenie, ale teraz popatrzcie, to doświadczenie budowane jest przez nasze predyspozycje, którym dysponuje nasze ciało. Pewnej rzeczy nie przeskoczymy, bo jeżeli ktoś się rodzi na przykład daltonistą, częściowym daltonistą na kolor czerwony, to w jego percepcji nigdy nie zaistnieje czegoś takiego jak czerwony. On nigdy tego nie doświadczy. On będzie wiedział, słyszał, że czerwony, ale dla niego to i tak jest odcień szarości, prawda? I znam takie osoby, które mają taką wybiórczą daltonizm. Jeżeli ktoś ma jakiś taki słuch, powiedzmy, jeszcze nieuszkodzony, ale na pewne rzeczy jest bardziej czuły, na pewne mniej. Oczywiście tu możemy mówić o preferencyjności jeszcze korelatora, czyli co się dzieje w mózgu, ale to nie o to chodzi. I teraz, jeżeli znamy te zasady, to wystarczy tylko poznać, nazwijmy to, systematykę selekcji takich bodźców, żeby wiedzieć, czego ten człowiek się uczy, na co zwraca bardziej uwagę, w konsekwencji jak postrzega świat, na co jest bardziej wyczulony i jak będzie reagował. Tak? To już są wypadkowe. Czyli nasze zachowania de facto, kochani, nie są z przyczyną czegoś, tylko są wynikiem, są skutkiem. Teraz emitypy jako pokazują swego rodzaju instrukcję obsługi, czyli mapę tego człowieka zapisaną w formie takiej graficznej, ikonografii. Dlaczego ikonografii? No, tak się zapytam. Czy to jest dla wszystkich jednakowa mapa, czy jest dla każdego inna mapa? Nie, to jest, każdy ma inną, aczkolwiek oczywiście, od razu uprzedzam pytanie, bo to pytanie to jest kwestia tylko czasu, ono padnie, a jeżeli w takim razie każdy jest inny, to co będzie, co potrzeba, żeby wykreślić emityp? No to było kolejne wyzwanie karkołomne z mojej strony, co ja o człowieku, z którym mam się spotkać, mogę dowiedzieć? Czy ja mam po nim prowadzić wywiad? Czy ja mam mu robić jakieś testy psychologiczne, żeby wiedzieć, jak z nim rozmawiać, co dla niego jest ważne? No nie. Jakie dane mogę mieć, takie publiczne, żeby bardzo szybko się zorientować? No idę na spotkanie biznesowe i chcę wiedzieć, jak z nim gadać. Czy w ogóle z nim gadać, tak? Czy my się dogadamy? No bo przecież umówmy się, ktokolwiek był troszeczkę uważny, to na pewno w swoim życiu zauważył, że spotyka osobę i kurczę, normalnie od razu nadajemy na jednej fali, tak? Wow, no kurde, taka, no możemy konie kraść. A drugą spotyka, mówi, nic mi nie zrobił, a już nie go nie lubię. Ja tylko zobaczyłem i już go nie lubię, już nie, no denerwuje mnie. A co ty gadasz, a on jest taki fajny, no nie wiem, ja nie mogę. I wiemy to, znamy, ale nie umiemy nazywać. Emitypy pokazują ci te zależności, tak? I co znaczy pokazują? Nie nazywają, jak ty powiesz już, o, ja z nim się źle czuję. Tylko one, ja potrafię to zobaczyć, pokazać w emitypach, zanim te osoby się nawet spotkają. I takich przykładów mam setki. Ja wiem, że to brzmi niewiarygodnie, natomiast jakie dane są potrzebne? Uwaga, potrzebujemy, żeby określić to dynamizm człowieka, przynajmniej bardzo ogólnie, statystycznie, potrzebujemy określić jego dokładny wiek. No skąd weźmiesz dokładny wiek? No daj mi PESEL, a powiem ci datę urodzenia, tak? To jest dokładnie, daj mi datę urodzenia, a powiem ci dokładnie, ile masz lat, tak? Tylko że ja potrzebuję to jeszcze wsadzać w innych. Więc jedną z wsadowych jest data urodzenia w kontekście wiek człowieka do przeliczenia, tak? Drugą daną niezbędną do wykreślenia emitypu jest, uwaga, płeć. I wbrew temu, co się ludziom wydaje i walką płci, jesteśmy naprawdę odmienni. I to nie dlatego, że kobieta ma inne narządy płciowe jak mężczyzna, ale również mamy... Nie, to jest jeszcze więcej, dużo jest innych różnych. Bardzo dużo, ja tu często podaję za przykład, na przykład spektrum rozróżniania kolorów przez kobietę i mężczyznę. Tak? To jest przepaść, kobieta kilkanaście milionów, mężczyzna około 65 tysięcy. Nawet jest dowcip, że mężczyźni znają tylko cztery kolory i to wystarcza, nie, do życia. Jakie to...
to prywatnie wam powiem. Natomiast jest wiele takich różnic, słuchajcie, wszyscy się śmieją, że kobieta się na mapie nie zna. Mówimy ogólnie, to słuchajcie, to nie jest stereotyp, to nie jest przywara, to się bierze zupełnie z innej strony, szybciutko to też wyjaśnię, bo to dwie minuty. Kąt patrzenia kobiety i kąt widzenia mężczyzny. Co do zasady, kobieta 135 stopni, mężczyzna 65 stopni. Więc jeżeli ja widzę w kącie 65 stopni, nawet nie 90, to żeby zobaczyć, to ja muszę albo oczami przewracać, albo głową ruszać. Dlatego jak facet idzie ze swoją żoną i idzie inna kobieta, to zaraz mu ta głowa wędruje, bo chce zobaczyć. A kobieta 135 stopni, to ona nawet nie ruszy. Wszystko zobaczyła, jeszcze zobaczyła, że ten patrzy i dostaje w łeb, nie? Wesoło. No, to tak jest. No dokładnie tak jest. I to popatrzcie, tylko kąt widzenia. I ktoś powie, no tak, ale na tym można zachować. Nie, wejdźcie w to głębiej. Otóż w uchu środkowym istnieje coś takiego jak otolit. Więc obrazowo mówiąc, jeżeli ja jako facet muszę ruszać głową, to mi ten otolit non stop tam chlupie. Czyli ten mój mózg funkcjonuje jak na sztormie. A po pewnym czasie marynarz, który pływa po wzburzonym morzu, przyzwyczaja się, już nie ma choroby morskiej, tak? Czyli błędnik się przyzwyczaja i wszystko się przyzwyczaja. Czyli dla mnie chlupanie to jest normalne. Dla kobiety chlupanie nie jest normalne, bo u niej to nie chlupie. W związku z powyższym, jak u niej nie chlupie, a ma wziąć mapę i zobaczyć, to jej to zaczyna chlupać, a jak zaczyna chlupać, to w cudzysłowie dostaje choroby morskiej i się gubi, nie? Czyli dlatego w prawo... Za dużo informacji jest. Tak. Za dużo informacji. Teraz. Od ściany prawo, to moje prawo czy twoje i tak dalej. Mamy całe mnóstwo rzeczy, których zobaczcie, na co dzień używamy, śmiejemy się z nich, rzeczymy, ale nie podchodzimy do tego, umyka nam to, że to ma wpływ również później na postrzeganie, zachowanie, współzależność i współoddziaływanie. I teraz te wszystkie parametry ściągając do kupy, wprowadzając tylko, no dzisiaj błogosławieństwo komputerów, ręcznie taki emityp, to trzeba, ja, mi to zajmowało około 8 godzin wyliczenie wcześniej, tak? Dzisiaj komputer to robi w sekundę, jak wie, ma dane wprowadzone. Więc wykreślenie emitypu osoby to jest dosłownie kilka sekund w zależności od łącza. No i mamy tak dużo informacji, że żeby opowiedzieć o człowieku, to przeciętna analiza opowieść o człowieku zajmuje gdzieś około w tej chwili mi półtorej godziny. Gdybym chciał naprawdę jeszcze głębiej wchodzić, jeszcze głębiej w jego zachowania, preferencje, potrzeby, komforty, to zajęłoby to bite 4-5 godzin, tak? I nie wiem, czy byśmy temat skończyli. Efekt jest taki, że często już taki prześmiewczo troszeczkę z przymrużeniem oka mówią na mnie cyberwróż, bo czują się ludzie, jakbym, wiesz, jakbym zaglądał gdzieś. Tak? Tak, kiedyś była szklana kula, ja mówię, ja mam szklany ekran, tak? I mi szklany ekran pokazuje. Jeszcze kota brakuje czarnego i w ogóle kula, nie? No i słuchajcie, co było zadziwiające, co było zastanawiające, że narzędzie, które w założeniu powstawało do biznesu, idę na spotkanie, jak z człowiekiem rozmawiać, nagle przerodziło się w narzędzie poznawania siebie, poznawania człowieka, poznawania, budowania relacji. Okazało się narzędziem tak nieprawdopodobnie szybkim i skutecznym, jeżeli chodzi o diagnostykę rozwiązywania problemów, przyczyn wskazywania w relacjach, w związkach, w biznesach, w działaniu. Brzmi to niewiarygodnie, ale popatrzcie na to zupełnie z innej strony. Jest człowiek ze swoimi parametrami, przekonaniami, wyobrażeniami, doświadczeniami, nawykami i jest drugi człowiek. I teraz te dwa światy postrzegania spotykają się ze sobą. I kochani, możemy w duchowości mówić o wielkiej miłości do siebie, o wielkim wsparciu, wszyscy jesteśmy jedni, ale dopóki nie zrozumiecie tej prostej zależności, to będzie tylko abstrakcyjne myślenie, bo jak możemy być jednym, jak ten mnie wkurza, nie? Ale ja jestem, ja cię kocham, ale o, kocham cię, ale ty idź stąd ode mnie, niedaleko, daleko, nie? No nie? Tak żyjemy sobie, czy chcemy, czy nie chcemy, z całym szacunkiem, żyjemy sobie w tej swojej osobistej hipokryzji, każdy z nas osobno, myślimy, że tak jest, a wcale tak być nie musi, bo nagle okazuje się, że emitypy, to było niezamierzone, to był zupełnie wypadek przy pracy, można powiedzieć, nagle okazuje się, że człowiek, który poznaje emityp i emitypy swoich bliskich czy dalszych osób, zaczyna inaczej na nie patrzeć. No bo teraz ja to używam takiej metafory, no nie mam pretensji do psa, że wstaje wcześniej ode mnie i nie robi mi kawy, bo to jest pies. Ale już do żony, męża czy dziecka to mam pretensje o to, że nie wykonuje czegoś tak, jak ja chcę. Bo mi się nie podoba. I teraz, czy to jest złośliwość? A może spojrzeć inaczej. A może to jest miłość. A może właśnie to jest ta przyjemność, gdzie ja się tak boję, tak troszczę o tą osobę, że jeżeli ja znam jakiś sposób wykonania czynności, bądź wyobrażam sobie ten sposób, bo dla mózgu to jest wszystko jedno, to jak widzę, że ktoś robi inaczej, to ja się denerwuję, że jemu coś nie wyjdzie, w konsekwencji będzie niezadowolony, a jak będzie niezadowolony, no to mężowie wiedzą, co znaczy niezadowolona kobieta w domu.
Anglicy mają takie powiedzenie happy wife, happy life, tak? No tak. Więc panowie, panowie doskonale wiedzą, o co chodzi. Panie na tym korzystają też, wiedzą, o co chodzi. Często tego to nagminnie wykorzystują, może nadmiernie. Ale w każdym razie zestawienie tych cech pokazuje nam punkty zapalne, pokazuje nam punkty zgodne, pokazuje nam, gdzie w człowieku już indywidualnie, gdzie w człowieku występują parametry, nazwijmy to konfliktogenne, czyli wewnętrznego konfliktu, czyli to jest takie czarne-białe jednocześnie. I teraz ten człowiek z tym żyje, musi tym godzić. Czasami u człowieka rzutuje to wewnętrznym stresem, wewnętrznym niepokojem. No i teraz jeżeli człowiek jest zdenerwowany, to on inaczej reaguje na otaczające go sytuację niż ten, który jest niezdenerwowany. Tak? Ale no tutaj mogę do rana o tym opowiadać. Generalnie, kochani, jeżeli przyjmiecie bardzo prostą zasadę, mam jakieś parametry sztywne, stałe, które nie ulegają zmianie w środku, w sobie, tak jak dwie ręce, dwie nogi, dwoje oczu, to jak mi ktoś nagle da urządzenie, które ma być obsługiwane trzema rękoma, no to ja już jestem poirytowany, bo nie wiem, jak to zrobić. Tu i brakuje, tak? Stres, już stres występuje, więc, nie? Tak, teraz zobacz, idźmy tym słowem stres, no to kwestia tutaj doprecyzowania tego, ale zostawmy. Jeżeli następuje niezgodność tych cech stałych, czyli w tym wypadku nazywamy to charakterem, jako parametry stałe, niezmienne, sztywne, więc jeżeli występuje niezgodność charakteru z otoczeniem, zawsze będzie to wywoływało konflikt. Zawsze będzie to wywołało stres, napięcie. Pytanie zatem brzmi nie czy wystąpi, tylko jak się będzie objawiało, jak się będzie manifestowało to napięcie. Jeden będzie je w różnych sytuacjach. Jeden jest wkurzony, ale zaciska zęby i się uśmiecha. I widzimy, że jest wszystko niby w porządku, a w środku się gotuje. No tutaj kłaniam się specjalistom od medycyny germańskiej, od totalnej biologii. Macie przyczyny, gdzie powstają te konflikty i jak szybko je można zweryfikować, znając układ przepływu energoinformacji w człowieku. Tak? Nie trzeba dopytywać człowieka o to, tylko już można wskazać predyspozycję do tego, do tego, do tego. Dalej, kolejna rzecz. Mając emityp, ja nie muszę człowieka wypytywać. I ci, którzy tam mieli okazję dotknąć tego, czyli mieli okazję doświadczyć analizy, doskonale wiedzą, co ja na początku zawsze mówię, nie mów mi nic o sobie. Im mniej wiem, tym mam czystszy umysł i tym mi lepiej wychodzi analiza, bo nie mam nakładek na twoje zachowanie. Po prostu idę według schematu. Tak? I to jest najtrafniejsze z możliwych rzeczy. I efekt jest taki, że na koniec po prostu ludzie się rozkładają. Mówi, to jest niesamowite, to jest niemożliwe. Jakim cudem to wiesz? A jak dochodzi, wiesz, do relacji w domach czy innych, no to hasło pod tytułem, tak jakbyś miał kamery w domach u nas. I teraz, kochani, czy to jest potrzebne, czy nie? Jak ktoś jest szczęśliwy, to nie. Rzecz tylko w tym, że ja nie znam tak naprawdę szczęśliwej osoby w pełni. Tak? To, co my widzimy na ekranach, na zdjęciach, na w internetach teraz, wiesz, w Facebooku, to jakby wziąć za prawdę, to wszyscy powinni być bogaci, szczęśliwi, młodzi, spełnieni i radości. Tak? No tak. Czegoś tam brakuje i przede wszystkim no, to jest troszeczkę mój świat, ten świat rozwoju, świat duchowy. Bardzo dużo osób z nim znam, całe lata w nim spędziłem i ja wiem, że tam też jest całe mnóstwo rozterek, całe mnóstwo wątpliwości, gdzie w grupie nie zawsze się o tym mówi, bo nie wypada. Tak, bo nie. Ale są jeszcze inne przyczyny, czemu się nie mówi, no to tak, tego. Tak. No to zostawmy, to jest temat osobny i myślę, że bardzo indywidualny, bardzo subiektywny, tak, każdy ma swoje. Natomiast właśnie zetknięcie się z emitypem to jest takie dla człowieka, który to słyszy, to z jednej strony niby nic nowego mu nie mówię. Ja mówię no oczywiście, że nic nowego, no bo jak mogę mówić coś nowego, jeżeli ty ze sobą żyjesz całe życie? Zadaj sobie inne pytanie, skąd ja to wiem? Skoro ci w tym życiu nie towarzyszyłem. I tu nie mówię o zdarzeniach, żeby to też nie budować obrazu, że ja nie mówię o zdarzeniach, o jak miałeś 15 lat, to tam się wywróciłeś i nie, to nie jest jasnowidzenie. To jest działanie na zasadzie twój fundament potrzebuje, czyli twoja percepcja potrzebuje tego, żeby czuć się komfortowo. Nie będzie tego miało, to czujesz się jak, nie wiem, ptak, któremu związało skrzydło. Musi to wywołać stres. Stres może być stymulowany sytuacją zewnętrzną, czytaj, również innym człowiekiem. Oczywiście w grę wchodzi tu prawo rezonansu, co z czym rezonuje, czyli na jednych częstotliwościach, bo mówimy cały czas o częstotliwościach tak naprawdę, tak? Częstotliwościach, tutaj możecie wstawić słowo wibracjach człowieka, ale znowu, wibracjach w sensie dosłownym, fizycznym, a nie ezoterycznym.
Ja mam taką sobie w swojej głowie taką misję odmagowić magię, obedrzeć to z tej takiej niepotrzebnej zupełnie filozofii, która daje temu jakiś taki wymiar jakby nadświetny, ezoteryczny, a tymczasem to jest świat, w którym żyjemy, namacalny, rzeczywisty, zgodny z zasadami, które de facto znamy, tak? Tylko no właśnie, nie chcemy ich widzieć albo jesteśmy po prostu gdzieś tam za zasłoną ciemnej mocy, że nie dostrzegamy. Więc tak, tym się zajmuję i teraz w czym mi to pomaga? No mam w tym wielką pasję, bo co człowiek to historia, co człowiek to jest inny organizm, tak? No i tu wrócę do tego pytania, co wcześniej było usiadłem, że mówię nagminne pytanie. No dobrze, skoro data urodzenia i płeć, no to co wtedy, jak się dwie osoby urodzą w tym samym dniu? Czy będą takie same? Otóż odpowiedź brzmi dosłownie, będą, jeżeli są osoby tej samej płci urodzone tego samego dnia, będą miały taki sam emityp, ale będą różnymi osobami. Okay? I to jest znowu taki jakby dysonans poznawczy, no ale to co to oznacza? No i tutaj już się nauczyłem, bo te pytania naprawdę są zadawane, myślę, że jak to słuchacie, to już w głowie tam się to pytanie dawno pojawiło, to wyobraźcie sobie sytuację taką, z fabryki wychodzą dwa samochody, identyczne. Taki sam kolor, takie samo wyposażenie, takie same silniki, parametry techniczne, wszystko identyczne. Stają obok siebie na parkingu. Do tych samochodów podchodzi dwóch kierowców. Jeden siada, drugi siada, ruszają. Czy te samochody będą tak samo się poruszały po drodze? No inaczej. No nie. Dlaczego? Przecież mają te same predyspozycje, bo zarządza nimi inny kierowca, tak? Bo wykorzystuje ten pojazd. Jeden na przykład był taksówkarzem i całe życie jeździł po mieście jako taksówkarz, a drugi był rajdowcem. To wiadomo, że ten rajdowiec, mając opanowany pojazd, będzie wykrzesywał z niego zupełnie, jego jazda będzie bardziej dynamiczna, bardziej taka niż rutynowa taksówkarza, tak? I to w pewnym sensie, kochani, dla tych, którym to pomoże, pomyślcie sobie, że właśnie rolą czy istotą tego kierowcy to jest nasza świadomość. Możecie nazwać to duszą, możecie nazwać to naszą świadomością, czyli świadomość, czyli to coś, co mamy w sobie zarówno w genach z pokoleń, tak? No bo jesteśmy i tak wypadkową informacji genetycznej naszych wcześniejszych pokoleń, czytaj rodów, ale również środowiska, w którym nabieraliśmy, że tak powiem, doświadczenie. Czytaj, jeżeli ktoś lubi mówić, to inaczej ten będzie mówił i ma dobry aparat gębowy, to inaczej będzie mówił ten, kto był wychowany na wsi, inaczej ten, który był wychowany, nie wiem, na uniwersytecie, inaczej ten, który będzie miał zasób 500 słów, a inaczej ten, który będzie miał 5000 słów, albo inaczej będę mówił, że tu sobie radzę super z językiem polskim, a wyjadę do Anglii i niespodzianka. Nie wiem, dlaczego te durnie ludzi, aż nikt mnie nie rozumie. O co tutaj chodzi? Jacyś durni są, nie? Bo oni w ogóle nie rozumieją, jak ja mówię po ludzku. Przecież wyraźnie mówię, prawda? I tak dalej. No więc to jest to nasze życie. Teraz dlaczego dla mnie, w moim przekonaniu, w moim subiektywnym postrzeganiu jest to takie istotne i jedno z najistotniejszych. Patrycjo, kochani, możemy siedzieć i prowadzić dysputy godzinowe, czy Ziemia jest płaska, czy jest okrągła, czy żyjemy na zewnątrz, czy wewnątrz Ziemi, czy kosmici, arturianie, plejadianie i inne rasy istnieją, czy nie, czy reptile to są dobrzy, czy źli i oni są tacy niedobrzy. Dużo w tym wszystkim ocen, dużo w tym wszystkim jest bardzo dużo osądzania, bardzo dużo takiego przyjmowania kategorii zero-jedynkowej, natomiast to jest może i ważne, oczywiście, ale wiesz co, ja nie sądzę, żeby moje życie się zmieniło, jeżeli nagle okazałoby się, że ja żyję w środku Ziemi, a nie na zewnątrz. Czyli co, inne rachunki by mi zaczęły przychodzić, inaczej by mi telefon pasował, innych kolegów bym miał, czy moje dziecko by się nagle zmieniło i stało się z mężczyzny kobietą, czy nie wiem, moje życie nagle nabrałoby innego kształtu? Hello. No niekoniecznie, to są ważne rzeczy, ale rozgraniczmy, że całe nasze życie zaczyna się w człowieku, w sobie, w relacji z samym ze sobą, w zrozumieniu siebie i stawaniu się lepszą wersją siebie. Jeżeli byśmy na to zwrócili uwagę, to zobaczcie, jak to funkcjonuje. To właśnie komórki tworzą tkanki, tkanki tworzą organizm, organizm tworzy człowieka, człowiek tworzy, parę, para tworzy rodzinę, rodzina tworzy jakąś społeczność, społeczność tworzy dzielnicę, dzielnica tworzy miasto, państwo i tak dalej. To się wszechświat, a później i tak dalej. Więc wszystko zaczyna się i w drugą stronę. Wszystko zaczyna się gdzieś tam od jednostki. Więc wydaje mi się, jestem przekonany,
I to jest takie moje absolutne doświadczenie, że właśnie poświęcając czas na pracę ze sobą, uwaga, praca ze sobą to nie oznacza stanie się kimś innym, bo ja się choćbym nie wiem jak starał, to Presleyem nie zostanę, bo Presley był jeden. Mogę go bardziej albo mniej udolnie naśladować, prawda? Nie zostanę jakimś tam innym sportowcem, mogę go mniej albo bardziej, ale mogę być jedynym wyjątkowym Mirkiem Mikołajczykiem. Pod warunkiem, że w końcu uwierzę w to, że jestem wyjątkowy. Nie dlatego, że lepszy, gorszy. Wyjątkowy to nie oznacza lepszy, gorszy. Wyjątkowy to oznacza, że jesteś nieporównywalny do innych. I jeżeli potrafisz tą swoją wyjątkowość zauważyć i ją doskonalić, a tutaj mamy pracę nad sobą w postaci wykształcania nawyków, tak, odruchów, również nawyków myślowych, to jest dopiero rozwój, kiedy stajemy się wersją siebie i wtedy tak zwana rywalizacja, naśladownictwo, wspieranie ma jeszcze głębszy sens. Dlatego, że widzimy, o, on coś potrafi, a to, czyli to jest możliwe. Przełamuję swoje bariery, staram się, uczę się, ale staram się być lepszą wersją siebie. W innym przypadku, czytając książki, oglądając filmy, chodząc na seminaria, gdzie wychodzi jedna mądra osoba i ona mówi, bo trzeba tak i tak robić. Dzisiaj miałem taką rozmowę, może podam konkretny przykład, okej? Bo to jest będzie dobra, takie... Jesteśmy na kanale, w którym bardzo dużo właśnie tej alternatywnej widowni jest, tak? Czyli z tego rozwoju osobistego, duchowego. Popatrzcie, naturalną i codziennością jest jakby oddychaniem jest medytacja, tak? Wszyscy to doświadczali, robili bardziej lub mniej. No i powiedzmy, że rodzi się nowy człowiek czy grupa ludzi, idą na pierwszy kurs medytacji. Jak to się odbywa? Nie nabijam się z tego, żeby było jasne. Ja tylko po prostu pokazuję suchy schemat. No to żeby była komfortowa medytacja, to usiądź wygodnie, zamknij oczy, weź oddech, rozluźnij, poczuj, jak twoje ciało się staje luźne, swobodne, rozluźnia się, ręka ciężka, noga ciężka, puść myśli, niech płyną i wtedy wejdziesz w te inne stany, wtedy masz dostęp do tej intuicji i tak dalej, prawda? I niby to się zgadza. Tyle tylko, że nie każdy będzie miał ten stan umysłu w relaksie ciała, czyli wtedy, kiedy ciało się rozluźnia. Inny człowiek powie, nie, co ty gadasz? Najlepszą formą medytacji to są mantry. Jak zaczniesz mantrować, czy aum, za, tak, czy tak jak w Tybecie, czy będą to mantry jakieś inne, czy będzie to mantra różaniec, tak? Przecież to jest też forma mantry i tak dalej. No więc ktoś mówi, to tylko w takich stanach możesz wejść. No i też będzie miał rację. No i przychodzi człowiek z zewnątrz i mówi, to co ja mam robić? Siada, zaczyna się rozluźniać, a mózg mu tam skacze, mówi, nie. A kilku innych mówi, ja doświadczyłem, ja zrobiłem. To ze mną coś jest nie tak, bo ja jestem zepsuty, nie? Nie jesteś zepsuty. Masz organizm, który wejdzie w stany medytacyjne, kiedy twoje ciało na przykład będzie się ruszało, więc formą medytacji dla ciebie jest tai chi, qigong, czy jakiś taki taniec. Nawet proste tak, bieganie, to też jest medytacja. Tak, to też jest medytacja. Spacer, czyli inaczej, umysł się wyłącza, wchodzi w stan zen, tak, czyli w pustkę taką, w taki przepływ, co wejdzie, to wyjdzie, wyczyścimy, wchodzimy, wtedy, kiedy ciało się rusza, ale ten umysł nie może być skoncentrowany na to, żebym ja patrzył pod nogi, czy nie wypadnę coś, tak, tylko sobie po prostu ciało idzie. I co tym ciałem steruje? No nasza podświadomość, czytaj nasze ego, które tak ochoczo i chętnie jest piętnowane przez wszystkich, pozbądź się ego, no pozbądź się swojej podświadomości. Odsyłam tutaj znowu do definicji ego, ID i super ID, tak? Czyli to są części tego integralnej części osobowości człowieka określonych, więc ego odpowiada naszej podświadomości. Pytanie, jak ono zostało świadomie bądź nieświadomie ukształtowane, tak? I to nami decyduje, czyli inaczej mówiąc, bardzo mądre słowo, które dzisiaj z perspektywy lat rozumiem jeszcze głębiej. Najpierw wytwarzasz swoje nawyki, a potem te nawyki rządzą tobą. I albo te nawyki będą tobą rządziły w sposób nieświadomy, bo nieświadomie, nie wiem, nie sterujesz oczami, oddechem i tak dalej. To się dzieje, tak? Jak bierzesz herbatę, to wiesz, którą ręką wziąć i wiesz, jak ją złapać, żeby się nie poparzyć albo żeby nie wylać. Skąd? Bo jako dziecko wylewałaś tyle razy, aż się
organizm nauczył wychwytywać to robić, chodzić, jeździć na rowerze, jeździć samochodem i tak dalej. To są wszystko nasze odruchy, wszystko nasze nawyki. I Mazur to pięknie opisał, ja to nazwałem sobie, oczywiście lekko z przymrużeniem oka, nazwałem świętym gralem rozwoju osobistego, czyli schemat przepływu energoinformacji w człowieku. Jeżeli poznacie, zobaczycie ten schemat, to wiele rzeczy, które w waszym życiu się wydarzyło, nagle staną się oczywiste i to nie będzie na zasadzie, bo mi się przydarzyło, tylko aha, to dlatego to się zdarzyło, bo tu był ruch, akcja, reakcja i mamy efekt. Co zmienić? No wystarczy zmienić tu i nagle efekt będzie zmienny. Czyli mamy kolejną wielką maksymę, robić ciągle to samo i oczekiwać innych efektów. Definicja głupoty, tak? Jeżeli chcesz coś zmienić, to najpierw coś zmień. Jeżeli chcesz, żeby świat się zmienił, zmień siebie, twój świat się zmieni. To wszystko jest prawda. Tylko, że zobacz, że przynajmniej dla mnie, przez lata całe była to tylko wiedza taka jakby wdrukowana w głowę, ale nie mająca odniesienia do takiej świadomości działania. Faktycznie, że jest to jak wezmę te dwa jabłka i wezmę dwa jabłka, to jest cztery jabłka, a czterema jabłkami już się dwie osoby najedzą, ale dziesięć nie. Prawda? Czyli mamy te punkty odniesienia. I to jest to coś, czym ja się osobiście pasjonuję. Uwielbiam to zgłębiać. Uwielbiam dzięki temu rozmawiać z ludźmi, ale też powstał jakby taki kierunek, gdzie ja bardzo wielu ludziom zupełnie z wielką pasją pomagam, tak? No bo jeżeli jest, słuchaj, no to są już absolutne doświadczenia, jeżeli przychodzi małżeństwo w fazie rozwodu do mnie, a po 3-4 godzinach kochają się już z powrotem i odkrywają się na nowo, no to przecież nie jest kwestia prania mózgu, a zrozumienia dorosłych ludzi, tak? Co kto ma na myśli? Dokładnie tak samo z dziećmi. Większość konfliktów, kochani, większość niezgody pomiędzy nami, zwróćcie uwagę na tą prostą rzecz. Nie powstaje na przykładzie tym, że my myślimy inaczej. Problemem jest najwyżej to, że my chcemy to podobne rzeczy, ale mamy inne wyobrażenie o sposobie osiągnięcia czy sposobie wykonania tych rzeczy. I o to się zazwyczaj kłócimy. Czyli jedno kocha, drugie kocha, ale nie, ty mnie nie kochasz, bo nie robisz tak i tak. To jest to warunkowanie, tak? Czyli każdy chce wchodzić w relację, w miłość bezwarunkową, wchodząc jednocześnie tam z plecakiem pełnym warunków, nie? Że ona mnie będzie kochała, jak będzie robić tak, a on to jakby był taki, jakby mnie kochał, to by zrobił to. I to są te prozaiczne rzeczy, którymi się szpikujemy i jakbyśmy zapominali, że obok nas dorastają dzieci, które to przejmują, które to obserwują, które przyjmują to jako status. Mało tego, w tym wieku do 7 lat to dziecko rejestruje bezwiednie, że tak powiem, tak? Czyli funkcjonuje mózg w stanie alfa, a więc rejestruje nielogicznie, tam się kształtuje podświadomość. No i później mamy wysyp. Tak, i później mamy wysyp modnych, fajnych skądinąd technik, pracę z wewnętrznym dzieckiem, wybaczanie rodzicom, pracę z karmą i tak dalej. Ja mówię, rany boskie, kochani. To jest wszystko bardzo ważne, tylko uwaga, jeszcze raz uwaga, do czego to prowadzi. Bo jak ja mam dzisiaj swoje życie poświęcić na pracę z karmą z poprzednich wcieleń, to kto będzie odrabiał moją karmę w tym życiu? Następny ktoś, kto się wcieli, czyli następny ja. No tutaj mi to wszystko się zachwiało. Oczywiście mam świadomość, co mówię teraz, troszeczkę przymrużam oko, że to funkcjonuje troszeczkę inaczej, tylko popatrzcie, kochani, że ta źródłowa wiedza jest jakby używana przez nielicznych, natomiast większość jest wychowana na skrótach myślowych, na głuchym telefonie, krótko mówiąc. Ktoś przeczytał książkę i nagle mówi, o, to ja napiszę książkę, to będę się lepiej moje wykłady sprzedawały, tak? No bo książka to ekspert. I nagle w ciągu ostatnich 20 lat powstało miliony pisarzy. To nic, że te książki się nie sprzedają, albo są rozdawane, albo wśród znajomych, ale bo napisałem książkę i to jest jakby szczyt działania. Efekt? Dzisiaj, żeby dostać dobrą książkę, to musisz przeczytać 50 chłamów, tak? Kto ma na to czas? I tak dalej, i tak dalej. No więc w takim życiu żyjemy w takiej przestrzeni natłoku informacji. I teraz zatrzymam, tak. Bo teraz tak, natłok informacji polega też na tym, bo no wiadomo, siedzimy teraz na internecie, mało co kto czyta, bardziej filmy oglądamy, nawet jak kupujemy na przykład jakieś urządzenie, to lepiej film oglądamy niż czytamy instrukcje, bo to tak wygodniej jest, nie? Tyle informacji, które nam są przesyłane, każdemu chyba z was, że na przykład o jakichś lękach, przykładowo końcu świata, przykładowo programowaniem się, straszeniem się i tak dalej, to jest po prostu niesamowita ilość.
Nie było, nie pamiętam jakichś czasów, kiedykolwiek były, gdzie taka ilość informacji, ale po prostu z jednej Bombardowani. strony, To można nazwać, to jesteśmy jest aż za bombardowani bodźcami. dużo. Jesteśmy bombardowani bodźcami. W efekcie takiego bombardowania my zatracamy Głupiejemy. zdolność, tak, głupiejemy, zdolność rozróżniania. Przez uczenie się głupiejemy, bo nabieramy tyle informacji. I zobaczcie, to już edukacja od wczesnych lat jest taka, wszyscy to mówią, tak? Że to bez sensu, po co się tego uczyć? Po czym ci, którzy tak się buntowali, czyli dzieci w tej szkole, dorastają, stają się nauczycielami i uczą tego samego albo jeszcze większych bzdur, bo to jest ważne, nie? Gdzieś to wszystko zatracamy. Natomiast dla mnie osobiście, to takie moje subiektywne spojrzenie, ważne jest, żeby w tym natłoku informacji wychwytywać te ważne rzeczy. No bo teraz nadrzędna zasada manipulacji, zasypać kogoś informacją, odciągnąć uwagę od tego, co istotne. Tak? I to się dzieje. To na tych kanałach też u ciebie padało i wśród ludzi, którzy są, nazwijmy to tak, tacy troszeczkę zdystansowani, mają przepotężną niesamowitą wiedzę o świecie i o różnych rzeczach, również tych zatajanych, tak? Ale potrafią, że tak powiem, podejść do tego tak rozsądnie. I czapka z głów, że takie osoby są. One dają szansę. Natomiast zła wiadomość, te bombardowanie powoduje, że w coraz większym stresie żyjemy. Nakładanie na nas coraz najbardziej absurdalnych przepisów, wymagań, starań powoduje, że człowiek jako jednostka zaczyna żyć i jako rodzina zaczyna żyć w permanentnym lęku o przetrwanie, co będzie, jak będzie. Z każdej strony budowany jest ten lęk, tak? No i można powiedzieć, że ten świat się chyli ku upadkowi, to jest upadek cywilizacji. No przecież to, co się dzieje, to w ogóle nawet dla chłopa ze wsi jest to z całym szacunkiem dla chłopa ze wsi, tak? Dla prostego bushmana, to jest jakiś absurd, to się kupy nie trzyma. To jedno przepis wyklucza drugi i dalej rządzący mówią, nie, no wszystko jest w porządku. No przecież tam debile nie siedzą, tak? No przynajmniej tak by się by mogło wydawać, a jednak. No i ja w tym wszystkim mówię, jest w tym dobra wiadomość. To ciśnienie, które jest wywołane, tak mocno dociska nas, tak mocno nam sprawia niewygody, taki dyskomfort, że ludzie pękają i w końcu pękają tak jak osłona chitynowa motyla. I w końcu mówi, nie, ja mam dość, to jest droga donikąd, wychodzę z tego. Tak? I zaczynają wychodzić w systemie. Jedni myślą, że drogą wyjścia jest bunt przeciwko systemowi, a ja powtarzam od lat, słuchajcie, nie problem jest w systemie, problem jest w świadomości ludzi, którzy w nim funkcjonują. Nie problemem jest technologia. Technologia jest problem, ona może stwarzać problemy przez ludzi, którzy ją wykorzystują. Czyli chodzi tutaj o bardziej świadomość, etykę, moralność i tak dalej. Czyli podstawowe wartości współżycia. Tak? Czy pieniądz jest taki, czy inny, zły, czy elektroniczny, będzie i dysputy, i kłótnie na tych wszystkich forach. Hej, to nie o pieniądz chodzi. Chodzi tylko o to, w jakim celu go wykorzystujesz. Czy jeżeli chcesz mieć ten pieniądz i on jest sam sobie, to posuniesz się, nie wiem, do oszustwa, do naciągania, do tworzenia systemów bezdusznych, bo ważne, żeby ci się zgadzało, a po drugiej stronie guzik nie obchodzi, po nas choćby i potop, no to przyjrzyj się, jaką masz świadomość funkcjonowania. Bo jeżeli funkcjonujesz w świadomości dżungli, albo zjadasz, albo jesteś zjadany, no to tym samym, jak zjadasz, to jest dobrze. Tak? To jest takie prawo Kalego. Jak Kali ukraść krowę, to dobrze, jak Kalemu, to niedobrze. Tak? No i wtedy słyszę o tych, wiesz, no, trochę biję na alarm, uśmiecham się, bo ci reptylianie to źli, oni pasożytują na nas, oni robią, a oni potrafią inaczej. To jest, jeżeli funkcjonują w ogóle, ja takiego nie widziałem jeszcze, ale nie wykluczam, że są. No więc funkcjonują w takim poziomie świadomości. Ale teraz wszyscy czekamy, no bo tam plejadianie są, już tam statki czekają na nas i robią i tak dalej. I oni przylecą i nas uratują. Czyli co? Weźmie cię nagle z tego bałaganu, który tu sobie wytworzyliśmy, zabierze nas do raju i tam będziemy dalej, i co? Nie będziemy wytwarzać bałaganu z naszą świadomością, z naszym poziomem. Z świadomością bałaganu na pewno zrobimy bałagan. Tak, te wyższe rasy, one nie mogą ingerować, bo to my musimy sami się wznieść, sami zmienić świadomość. I chcemy się stać tak jak oni. Ale jednocześnie cały czas funkcjonuje, ale reptylianów, sukinsynów to wyrżnąć, bo oni są źli, niedobrzy i oni, bo jakby ich nie było, to byśmy byli dobrzy. No to ci reptylianie dokładnie tak samo myślą. No energia jest potrzebna, my zeżremy to, jak oni się boją, to my bierzemy i super. I wszystko się toczy, nie? Jacy oni są nieczuli. Oni są. No, tygrys jest nieczuły, że ma pazury i działania. No jest. Ty podchodzisz do tygrysa. No, albo go kochasz, albo nie. Kocham to nie oznacza, że go zmienię w kotka.
No tak, nie da się, bo to jest inna natura. Prawda? Patrycjo, a z drugiej strony tak lekko mówimy o pragnieniu tym wewnętrznym i miłości, o człowieczeństwie, ale jednocześnie się zwracamy na ty. No, ja pamiętam taką, słuchajcie, trochę żartu. Historia autentyczna. No, zaraz będziemy kończyć, bo to już pełną godzinę gadałem. Będzie to kultowy tekst, przez lata się utrzymał. Ja po skończeniu szkoły przeniosłem się do takiej starej babci. Ona mieszkała, potrzebowała, chciałem wynająć mieszkanie u niej, ale ona mówi, nie chcę pieniędzy, ale chcę, żeby ktoś mieszkał. Taka 80-latka. Przesympatyczna. I pewnego dnia ona wróciła, bo zawsze sobie 3 kilometry, słuchajcie, w niedzielę do kościoła truptała na piechotkę. Tup, 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 tup. Tak? Taka 80-latka powolutku. No i pewnego dnia wróciła i taka zdenerwowana. I mówi, ja mówię, babciu, bo tak babciu do niej mówiłem, babciu, co ty taka jesteś zła? A bo szłam tu drogą i przejechał koło mnie tak samochodem szybko, tak, że myślałam, że się wywrócę. Taka zbulwersowana, taka cała, wiesz, nabuzowana. Mówi, jakbym miała kamienia, to bym złapała i rzuciła w niego tym kamieniem, rozbiłabym mu szybę z taką, wiesz, taką pasją. Ja tak nie wiem, coś mnie tknęło, mówię, babciu, ale przecież wracasz z kościoła. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. A ona wtedy mówi, a w dupę z takim bliźnim, nie? To jest, słuchaj, i to jest to coś, co mi się dzisiaj, bardzo zawsze mi się to przypomina i się uśmiecham, jak słyszę, bo te reptile to złe, w dupę z tym reptilianem, a ten sąsiad to gnoja, wytłuc, wiesz, i zrobić. Albo udajemy, wiesz, wszyscy bardzo pokorni, się gotujemy, a na zewnątrz nie, bo tak trzeba, pokornie zbieram. Słuchajcie, wszystko jest równowagą, wszystko jest balansem. I mówię tutaj o rzeczach niefilozoficznych, bo mówię to z doświadczenia naprawdę kilku tysięcy analiz i rozmów z ludźmi, gdzie to nie jest na zasadzie, o, bądź, jesteś nieszczęśliwy, no to bądź szczęśliwy, no to pomogłeś, nie? Wyrzuć z siebie ten ból, no pomogłeś. Gdybym go umiał zrobić, to bym zrobił, nie szukał pomocy, nie umiem sobie poradzić, nie mam ścieżki. Sztuką jest podpowiedzieć człowiekowi, nie co on ma zrobić, tylko żeby on wiedział, że dla niego jest to łatwe, tak? Czyli w momencie, kiedy przeprowadzamy analizę i ktoś ma z czymś kłopot, ja mówię, słuchaj, w twoim przypadku rozwiązaniem jest to, to albo to, spróbuj. I momentalnie to można rozpoznać, czy człowiek to akceptuje, czy nie, bo jest zaraz taki banan, taki uśmiech. Wow, to fajne, ja mówię, wesołe, tak, śmieszne, tak, lekko ci przychodzi, tak, potrafiłbyś coś takiego powiedzieć? No bez problemu. Ja mówię, to jest twoje. I to rozwiązuje problem. Mhm. I to rozwiązuje problem. I teraz takich podpowiedzi jest, wiesz, jak z rękawa, bo to wychodzi u człowieka. Z typu, tak, to będzie u ciebie dobrze, to nie będzie dobrze. Jak mamy w relacji, słuchajcie, to jest kolejna rzecz, bardzo pomijana, albo tworząca niszową rzecz. No, moda ostatnio na tantryczny seks jest i wykłady o tym i tak dalej się zrobiło. Ale słuchajcie, to jest kolejna sytuacja, kolejna dziedzina, seksualność, tak? O której nie umiemy rozmawiać, bo to jest temat taki tabu. Nie? A w emitipach to widać, tak? Widać, jakie potrzeby człowiek posiada. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra. Wyrzucamy. Nie chodzi o preferencje seksualne i o pozycje, jakie kto chce czy lubi. To jest też komunikacja, czyli dwie osoby się spotykają ze sobą, dwie istoty i one wymieniają ze sobą informacje i każda na swój sposób, każda ma jakieś potrzeby tej informacji, każda w jakiś sposób przetwarza i danie sobie tego w konsekwencji powoduje, że tak powiem, spełnienie. I uwierz mi, Patrycjo, więcej o tym chętnie rozmawiają kobiety jak mężczyźni. Mężczyźni przecież są twardziochy, bo tak jesteśmy wychowywani, my nie mamy problemu. Nie? Ale powiem ci tak, bo ja chodziłam bardzo dawno temu na zajęcie tantryczne, to już takie poważne, można powiedzieć, dla początkujących, chciałam dla ciekawości iść i zobaczyć, bo to też są takie zajęcia, gdzie pracuje się różnymi, bardzo się jest w ciele, pracuje się nad zmysłami, pracuje się nad traumą i tak dalej. No wiesz, czyste ciekawości, poszłam. I tam było mnóstwo mężczyzn, no to wiadomo, o co im chodziło. Od razu mieli. Ale po prostu to, co ja widziałam, to czuję się energetycznie. No, część mężczyzn przyszło, bo po iluś tam na przykład latach terapii było i tak dalej, no i chcieli bardziej poczuć w części takiej fizycznej swoją partnerkę, czy to była żona, czy to była inna osoba, ale chcieli po prostu popracować na przykład nad granicami, nad bliskością, bo bardzo dużo osób ma problem z bliskością z drugą osobą. Ale jak potem po zajęciach, jak rozmawiałam z mężczyznami, potem wiadomo, poszliśmy na drinka i tak dalej, co się okazało, że 80% mężczyzn to tylko chciało przyjść, żeby jakąś dziewczynę, można powiedzieć, tak, poderwać, zapytać się do niej, pięknych czynów, elegancko pod hasłem pięknym zaspokajanie swoich.
Pomoc i innych. I tego. I po prostu to było tak, że no troszeczkę byłam zawiedziona, bo generalnie chciałam coś innego dostać, a to wszyscy mężczyźni w ogóle mieli zupełnie inne skojarzenie. Także nie dziwcie się, że tak będzie. Tak niefortunnie trafiłaś. Natomiast wiesz co, ja rozmawiając o tym z osobami, no powiem w ten sposób, łzy wzruszenia, tęsknoty, pragnienia, jakby takiej łzy duszy, to jest na porządku dziennym przy analizie, tak? To ja już do tego przywykłem, że tak osoby reagują. Ale teraz popatrz, ruszyłaś, no bo to jest, my możemy zrobić ekstra audycję o seksualności i tej komunikacji, wymianie energetycznej, co tam naprawdę się dzieje, troszeczkę pod prąd tej filozofii, która jest, tak? Bo ludzie szukają, super, to tylko pokazuje, że ludzie mają braki, skoro szukają, bo jakby byli szczęśliwi i spełnieni, to by nie mieli potrzeby, prawda? Tak, poczekaj, to się troszeczkę zatrzymam. Jeżeli chcecie, to możecie napisać w komentarzu, wiem, że jestem na czacie, na live'ie, napiszcie w komentarzach i znowuż możemy się spotkać i o tym porozmawiać, jeżeli jesteście zainteresowani tym, bo fajnie jest na przykład mieć taki feedback od ludzi, to nam się bardzo podoba, to tak. Jest fajna tematyka i wtedy to jest po prostu, to jest bardzo też fajnie dla mnie i dla ciebie, Mirek, że ludzie są tym zainteresowani, bo no różne sytuacje, każdy ma różne preferencje. Tak, powiem. Teraz, ja powiem w ten sposób, nie wnikamy w preferencje, według mnie to jest absolutnie indywidualna potrzeba człowieka i wara komukolwiek od tego, co się dzieje między dwojgiem czy większą ilością ludzi w sypialni, jeżeli oni tego chcą i wyrażają zgodę. Natomiast zobaczcie, jak de facto te wszystkie rzeczy mogą być proste i ukierunkowują na zupełnie inne szukanie rozwiązań, bo powiedziałaś dobrze, tantra, bo mają problem z dotykiem, mają z tego. Dlaczego człowiek ma problem z dotykiem? Bo ma wewnętrzny, z jakiegoś powodu, z powodu X, lęk. Stwórz mu warunki bezpieczeństwa, że będzie on będzie czuł się bezpiecznie, poczuje to wewnątrz, a nie będzie miał problemu z dotykiem, prawda? Chodzi o bezpieczeństwo. No to teraz pytanie brzmi, co to bezpieczeństwo zakłóca? Że ten człowiek nie czuje się bezpiecznie. Tu i tutaj uwaga, nie chodzi o kwiatki i świeczki, to chodzi o wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś przychodzi i odczuwa nie takie nastawienie, no tu dotykamy ten sławetny ostatnio, Boże, jak to nagminnie jest wręcz świechtane myślenie z poziomu serca, czucie sercem, a nie umysłem i tak dalej. No to wyłączcie te umysły, to zobaczymy, co to serce samo zrobi, tak? Zdajcie sobie sprawę, kochani, im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej. Nie mówię, że nie mamy czucia. Odczuwasz, przyjmujesz bodźce i jest to zarejestrowany bodziec, ale to mózg nadaje mu nazwę. Nadaje mu definicję. Czyli ty odbierasz albo atrakcję, albo awersję, a mózg nazywa dlaczego. I teraz, jeżeli ty chcesz opowiadać o tym, co czuje twoje serce, to przepraszam, kto to nazywa? Serce czy twój umysł, który tak naprawdę wyrzucasz? To jest kolejna pułapka, nie dajcie się w to wciągnąć. Wszystko jesteśmy doskonali, tylko nauczmy się z nas korzystać. Używajmy wszystko w równowadze. Jest i mózg, i umysł. Jeżeli wyrzucisz swoje emocje, odczucia, empatię, no to będziesz psychopatom, socjopatom, sukinsynem, tak? Natomiast jeżeli popatrzysz na to, ale to wszystko musi współgrać, to wszystko działa. Jeżeli my czegoś będziemy się wyzbywali, to jest tak jak wyzbywanie się części naszego postrzegania i to tworzy te nasze cienie w podświadomości. Potem popatrzcie na to, że ktoś, kto zbliża się z zewnątrz do tego cienia, czyli chce odkryć coś, co my ukrywamy, bo jest niefajne, bo się wstydzimy, bo się boimy i nagle ktoś tego niechcący dotyka, natychmiast jest agresja, natychmiast jest spięcie. Natychmiast jest działanie. Popatrzcie, to jest już objaw. Popatrzcie na to inaczej. Ile energii i uwagi kosztuje nas pilnowanie tego, żeby to nie wyszło na światło dzienne przed nami samymi? Ile my na to poświęcamy swojej siły życiowej? Lata. Jeżeli my z tym staniemy oko w oko i uznamy, przecież to robimy w głowie dla samych siebie, taki też jestem. A skoro jestem, to nagle to się rozpuszcza. Mówię tutaj też o moich doświadczeniach, tak, które troszeczkę zaczęły iść nie tyle pod prąd, ale jakby troszeczkę się polaryzować w stosunku do tego, co jest w tych takich, nazwijmy to, trendach głównych, tak? No i co ważne, to przynosi efekty, nie tylko mi, to przynosi efekty. Dobra, my chyba dzisiaj już zakończymy, bo możemy całą noc tutaj gadać. Jezu, prawie półtorej godziny. Półtorej godziny już gadamy, także
Ja w ogóle bardzo wszystkim dziękuję za pozdrowienia, za serduszka wszystkie, bo tu widzę, że dużo osób na czacie. Wszystkich, kochani, was serdecznie pozdrawiam. W ogóle to jest nasze pierwsze spotkanie, które ci bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie, za wiedzę, przekazaną wiedzę. Także mam nadzieję, że to nie jest ostatnia nasza rozmowa. I więc tak, do Mirka ja zaraz podam na dole kontakt, jakby ktoś chciał z nim porozmawiać, spotkać się i czy tak umówić się na sesję, czy coś takiego. Do mnie też jest kontakt pod filmikiem odnośnie sesji, odnośnie książek. Też podam grupę na Telegramie, gdzie można się dzielić różną wiedzą, jak coś potrzebujecie, albo coś szukacie, albo kogo szukać, obojętnie co. Też można dać informacje na grupie na Telegramie. Także ja dzisiaj, kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję. No tyle osób na czacie było i tyle osób nas oglądało. Także mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz i naprawdę wam jeszcze raz dziękuję. No i usłyszenia, albo do zobaczenia niedługo. Mam taką nadzieję, więc pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Dziękuję, że byliście. Mam nadzieję, że informacje wniosą was w coś w wasze życie, że troszeczkę wam się zrobi lżej. No i oczywiście, jak macie pytania, to pytajcie, bardzo chętnie odpowiadamy. Jak Patrycja tylko zorganizuje kolejny, to możemy odpowiadać na pytania, wchodzić głębiej. Na stronie internetowej emitype.com macie namiary do mnie. Piszcie, dzwońcie, nie zawsze odbiorę, zawsze oddzwonię. Także dziś na dzisiaj kończymy i życzę wam, kochani, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I do usłyszenia niedługo. Pięknego wieczoru i do zobaczenia.